Arkadiusz Żabka, witamy o poranku, witamy słuchaczy, internautów, no i witamy w studio Radia 90. Annę Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju. Dzień dobry. Dzień dobry. O marzeniach porozmawiamy. Koniec marzeń. Europejska Stolica Kultury miała być w Jastrzębiu-Zdroju i co? Odpadli Państwo z rywalizacji. Co Pani dzisiaj czuje? Nie my jedni odpadliśmy z rywalizacji. To, wie Pan, to nie jest takie proste stawić czoła dużym graczom, to po pierwsze, a przede wszystkim mamy tą satysfakcję, że spośród 400 miast w Polsce to 12 stanęło do tej konkurencji i z tych 12 wybrana została czwórka najlepszych. Zawsze można coś poprawić. My mamy świadomość tego, że możemy coś zmienić i będziemy zmieniać, ale co najważniejsze. To przypomnijmy początek, start. Faktycznie ogłoszenie zdumiało wszystkich, że oto Jastrzębie chce konkurować o Europejską Stolicę Kultury w roku 2029. Wówczas niektórzy pukali się w czoło, niektórzy mówili, to jest niemożliwe, no gdzie Europejska Stolica Kultury? Państwo powiedzieli, nie, no będziemy robić wszystko. Co zatem się wydarzyło, że się nie udało? Czy już Państwo przerobili? Tak, my częściowo analizowaliśmy. No, tutaj trochę może dla usprawiedliwienia powiem tak, że na naszą niekorzyść działał czas. My mieliśmy mało czasu na przygotowanie tej dokumentacji, to po pierwsze. Natomiast mamy też świadomość, że co należy poprawić i to głównie dotyczyło programu i to będziemy mieć jakby na uwadze w ewentualnych kolejnych starciach z innymi, bo przecież to nie jest droga zamknięta. W tym roku, podobnie jak w roku na rok 2016, kandydowała Bydgoszcz i Toruń. I tym razem, i tamtym razem te miasta nie dostały się do finału. To nie ma znaczenia, czy to jest miasto duże, czy małe. Ważne jest, co to miasto oferuje, jaki ma potencjał, jakie możliwości. Ale konkretnie, mówi Pani błędy w programie, to znaczy co? Być może nie przedstawiliśmy zbyt dokładnie oferty Europejczykom w taki sposób, który komisja oczekiwała. A czym chcieliście zachwycić? No my przed... Tym, czego nie ma, ale że będzie. No tak, tym, czego nie ma, ale też tym, co robimy, bo to nie jest tak, że my coś nowego zupełnie wymyśliliśmy. My, jak już Państwo wiedzą, od wielu, wielu lat pracujemy nad zbudowaniem nowej branży gospodarki, nad zmianą wizerunku Jastrzębia, aby to nie było tylko miasto górnicze. I jak widać, to się dzieje. Powstają nowe inwestycje związane z kulturą, tak jak Karbonarium, druga część łaźni, gdzie będzie też część i kulturalna, i część dialogowa, bardzo ważna też w Europejskiej Stolicy Kultury. To też podkreślaliśmy, rolę dialogu, rolę jednostki i ludzi w tym całym procesie czyli zmian. Czyli mieliście wszystko, ale zostało to źle zaprezentowane. Bardzo prawdopodobne, nie mieliśmy to poleciały głowy w urzędzie? Absolutnie nie, to nie jest praca indywidualna jednej osoby, to jest praca zespołowa, to pracował zespół, wiele osób i nie tylko urzędnicy, to również organizacje pozarządowe i pomysły mieszkańców były zawarte. Czyli nic się nie stało. Sposób przedstawienia... Ale Pani Prezydent, to jest tak, że faktycznie, mówi Pani, wygraliśmy, bo dostaliśmy się do tego drugiego etapu konkursu? Wygraliśmy, bo w ogóle podjęliśmy taką decyzję. Bardzo trudną decyzję, bardzo kontrowersyjną decyzję. Mamy odwagę i ma Pani i świadomość tej kontrowersji mimo wszystko? Oczywiście, że tak, ale... Ja to wiem, że postrzegane to jest jako kontrowersyjna decyzja, ale to wcale nie oznacza, że takie miasto jak Jastrzębie, że my nie mamy szansy na to. My bardzo prawdopodobne, że w kolejnym konkursie wystartujemy, mając na uwadze doświadczenia, jesteśmy w stanie powiedzieć, co należałoby zmienić albo w jaki sposób przedstawić to, co chcemy zrobić, aby komisja zaakceptowała. W komisji jest 12 osób i każdy ma inne też spojrzenie na to, a każde miasto też prezentowało to w inny sposób. Tam byli gracze ogromni. Rzeszów też był bardzo zaskoczony, że nie weszli do finału. A jest Pani zaskoczona Katowicami, Bielskiem, Lublinem? Lublin, Katowice po raz drugi też kandydowały te miasta. Też dostały się tamtym razem do finału i ani Lublin, ani Katowice tamtym razem nie wygrały. Tak? Tamtym ostatnio był Wrocław, Europejską Stolicą Kultury. Kołobrzeg z kolei był zdziwiony, że wszedł do tego finału, więc są różne sytuacje i każdy to indywidualnie, pewnie subiektywnie postrzega. My już przerobiliśmy pewne sytuacje, analizowaliśmy to. Dzisiaj jeszcze mamy spotkanie w tym temacie i wiemy, co należy poprawić. Pani Prezydent, ile wydano pieniędzy na promocję? Chyba najmniej z wszystkich miast, około 300 tysięcy. To może za mało? Być może za mało, to też wszystko sytuacja... A z drugiej strony można zadać pytanie, że 300 tysięcy poszło w błoto.
Jakie 300? 30. 30? 30 tysięcy na to za 30 tysięcy? Nie, nie poszło w błoto, absolutnie nie, z tym się nie zgodzę. To, co my mamy zapisane w naszym wniosku aplikacyjnym, to jest nasz program na zmianę wizerunku miasta. Czyli... I my będziemy dążyć i realizować to. Tam mamy konkretne inwestycje, które mają to Polska. To które inwestycje, czyli... mimo tego, że odpadli Państwo z konkursu, będą realizowane? Czy zamierza Pani je realizować? Będzie na pewno budowane Centrum Kultury, nowoczesne Centrum Kultury z nowoczesną sceną teatralną, kinową, konferencyjną, z mediateką, biblioteką. Wielki obiekt w centrum miasta, nowoczesny. W tej chwili już przygotowujemy koncepcję. Będziemy robić później projekt i pozyskiwać środki zewnętrzne, bo na taki cel są właśnie pieniądze z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że one będą. No właśnie, będziemy... muszą być pieniądze. No plany tak, tak, ale pieniądze to, przede wszystkim. Ale na taki cel, my o takim centrum już myśleliśmy wcześniej, bo nie mamy własnego obiektu dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Tak, więc to i tak. Teraz się pojawia okazja na pozyskanie środków. Muzeum Miejskie. Galeria Historii Miasta, która jest w niewielkim zakresie, funkcjonuje. Mamy ambicje też mieć Muzeum Miejskie. To, co się dzieje w Zdroju, cała rewitalizacja parku z dzielnicy Zdrojowej, deptak, który powstał, to już jest zaczątek tego. Nowego Jastrzębia. Pani prezydent, właśnie tak, mówiliśmy o tym, zaczęliśmy od tego, że marzenia nie spełniają się, ale spełniły się marzenia dotyczące rynku. Kiedyś pytałem, czy będzie rynek w Jastrzębiu. No rynku nie ma, ale jest coś, co może przypominać albo być miejscem spotkań. Ten deptak kilka tygodni temu otwarty. Jest Pani zaskoczona tym dużym zainteresowaniem? No bo ja obserwuję, faktycznie no, przyjeżdżają wycieczki, zobaczyć, jak wygląda deptak w Jastrzębiu. Tak. Podeptać sobie chcą wszyscy. No ten deptak pełni u nas funkcję rynku. My jesteśmy nowym miastem, budowanym zupełnie inaczej, nie od rynku, jak stare miasta i wokół rynku wówczas te miasto się rozrastało. Ale rynek pełni funkcję tak właśnie spotkanie, funkcję integracyjną, funkcję społeczną, w dużej mierze. To już się u nas dzieje. Mnóstwo ludzi z Jastrzębian tam codziennie bywa, przyjeżdżają spoza Jastrzębia, ale co najważniejsze, bo to też było dla nas bardzo ważne, aby wokół tego miejsca tworzyły się przedsiębiorstwa, tworzyły się nowe punkty usługowe. Już powstają nowe restauracje, być może miejsca hotelowe. Już coraz więcej przedsiębiorców pyta, gdzie mamy miejsca w Zdroju czy wokół tego deptaka, by mogli tam rozwijać swój biznes. I to się dla nas bardzo liczy. No tylko są problemy z dojazdem, bo wiemy o tym, że ludzie już mówią, no tak, no jest piękny deptak, ale jak przyjechać samochodem, jak przyjeżdżają goście? Brakuje parkingu, Pani Prezydent. Parkingi są, ale nieco dalej. Wiemy, że jadąc do dużego miasta, to każdy 3 kilometry idzie i nie narzeka, a u nas wystarczy maksymalnie pół kilometra przejść, bo mamy ogromny parking przy hali. Z Krutem jest bardzo blisko do Zdroju. Mamy tuż przy parku, przy ulicy Witczaka, trzy miejsca parking, dwa parkingi i dwa miejsca parkingowe, duże, takie obszerne. Mamy projekt na budowę parkingu w centrum, tak, ulicy Witczaka, więc tu w samym parku. I tych miejsc jest naprawdę dużo. Wzdłuż 1 maja również są miejsca. Mamy miejsca, kiedy są duże wydarzenia. W no, czyli soboty, parkingi w są, ale ludzie nie wiedzą, gdzie. Tak? Parkingi są i ludzie wiedzą, bo my rysujemy na przykład przy dużych wydarzeniach, pokazujemy mapę dojazdu i są wszystkie parkingi wskazane łącznie z dużym parkingiem przy JSW. Ale te parkingi stoją tak do głowy wypełnione, każdy chce pojechać jak najbliżej. Każdy musimy się nauczyć wjechać, tego, tak, aby jednak do tego miejsca zabytkowego podejść kawałek, a nie dojechać. To a propos jazdy, pytanie jeszcze jedno dzisiaj o poranku dotyczące komunikacji miejskiej. To prawda, że Pani zrobi wszystko, żeby od stycznia komunikacja była darmowa dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia? No, my cały czas dążyliśmy do tego. Tak, no, naprawdę... To od zapowiedzi są od dawna. Tak, i zostało trochę Pani pandemia pół roku do kolejnych wyborów. To będzie taki prezent dla Jastrzębia? No, prezent. No, to już było zapowiedziane i powiedziałam, że ja to zrealizuję i realizujemy. To już jest wszystko przeanalizowane. W MZK mamy ustalone, mamy zaplanowane przygotowanie kart Jastrzębianina, bo wyłącznie na podstawie karty Jastrzębianina będzie można uzyskać tą, jeździć bezpłatnie. Czyli wszyscy mieszkańcy Jastrzębia, jeśli będą mieli tą kartę, będą jeździć i chcemy to wprowadzić od stycznia. Mam nadzieję, że radni przegłosują budżet, bo oczywiście wiąże się z tym nieco wyższa kwota. Ta komunikacja jest teraz tak droga,
że rzeczywiście dopłata około 3 milionów złotych do tych 28 to nie jest kwota, która nas zabije, czy zabije nasz budżet, a jednocześnie bardzo nam zależy, aby choćby do takich miejsc jak w Zdroju ludzie jeździli komunikacją miejską i ekologicznie, i ekonomicznie i nie będzie problemów z parkowaniem. Więc tu są nie tylko to jest wątek taki ekonomiczny, ale ekologiczny w dużej mierze dla ludzi. Poza tym w kieszeniach mieszkańców zostaną pieniądze jakieś, które mogą wydać na coś innego. No zobaczymy, życie pokaże. Od 1 stycznia darmowa komunikacja dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. O takim prezencie dzisiaj mówiliśmy, między innymi w porannej rozmowie. Naszym gościem była Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, Arkadiusz Żabka.